Ale powiedz mi szczerze, czy tak samo próbowałeś sobie tłumaczyć to postępowanie ludzi wtedy, kiedy w niewybrednych słowach oceniano to, co się waszej rodzinie przytrafiło, czyli to, że zginął w wypadku syn Filipa? Jak to tłumaczyć? Nie, no, nie potrafię, nie umiem. Nie wiem, skąd bierze się w ludziach tyle nienawiści, tyle hejtu, tyle, nie wiem, chęć jakby wyrównania własnych rachunków. Mnie się nie udało w życiu, to fajnie, że tobie też nie. Bo ja byłam bardzo zdumiona tym, bo nie wyobrażałam sobie, że można zaatakować kogoś słownie, kogoś, kto przeżył, wydaje mi się, największą tragedię w życiu, bo strata dziecka to jest po prostu rzecz niewyobrażalna. I teraz twoje takie bardzo uprzejme i koncyliacyjne podejście do sprawy powoduje, że ja się zastanawiam, skąd w tobie tyle zrozumienia. Zrozumienia nie ma. Zrozumienia nie ma. A jedyne, co mogę powiedzieć, to człowieku, włącz swoje własne myślenie, włącz swoje własne odczuwanie i spróbuj wczuć się w rolę czy w miejsce człowieka, do którego zwracasz się ze swoim nienawistnym przekazem, z tymi pełnymi jadu słowami. I spróbuj wyobrazić sobie, co ta druga strona czuje.